Witam się z Wami ponownie. W naszej ostatniej relacji na żywo, która odbyła się w sobotę, pokazywałam tę chustę. Chusta już ma pochowane nitki, jest skończona, o proszę. Pokazuję ją tutaj w całości, jak wygląda. Ma wymiary rozpiętości prawie 150 cm, a długości w tym miejscu ma 74, o tutaj w tym miejscu. I w tym filmie chciałabym Wam pokazać, jak taką chustę zrobić. Jest to projekt z takiej włoskiej książki Grignasco. Projekt nazywa się Roza i ja moją wersję pozmieniałam już od samego nabrania oczek, zmieniłam ilość nabranych oczek, zaraz Wam wszystko powiem, z trzech motków włóczki Palans. Osoby, które chciałyby nauczyć się dziergać chustę właśnie z tego miejsca, od karku, w takiej formie trójkąta, o proszę, to jest taka, nazwałabym, tradycyjna forma chusty, bo chusty mogą mieć naprawdę wszelakie różne formy. Kto chciałby, no to musi mieć około 600 metrów włóczki, druty numer 3,5, cztery markery, obejrzeć nasz film i te schematy pobrane z naszej strony. Ja lubię mieć wydruk i pracować z wydrukiem. No to co? Powiedzcie, gotowe jesteście na rozę? Do wydziergania chusty szykujemy sobie nasze materiały. Następnie na druty, ja mam rozmiar drutów 3,5 i to jest dla tej włóczki i dlatego jak ja dziergam, idealna grubość drutów. Jeżeli Panie dziergają bardziej ściśle, to ja proponuję druty 3,75 przy tej włóczce. A jeżeli ktoś dzierga naprawdę bardzo, bardzo luźno, to nawet druty 3,25. Zaczynamy. Nabieramy 8 oczek, ja tu już mam nabrane. Według przepisu i schematów, które są na naszej stronie, autorka wzoru podaje, by nabrać 6 oczek. Ale w moim zdaniem, gdy nabierzemy oczek 8, to ja Wam pokażę tutaj tablica, która według pierwowzoru składa się z dwóch oczek, byłaby cieńsza niż ta moja pliska. A jak są trzy oczka na plisie, to wygląda według mnie ładniej i bardziej trzyma chustę. No i co? No i nabieramy 8 oczek, według Mariolci 8 oczek i przerabiamy dwa rzędy oczek, samych oczek prawych. Ja właśnie teraz przerabiam mój drugi rząd oczek prawych. Do wykonania tej chusty potrzebna jest umiejętność przerabiania oczek prawych, oczek lewych, umiejętność robienia narzutów i skoro robimy narzuty, to musimy też umieć zamknąć oczka, żeby nam wzór powstał. Mam moje dwa rzędy oczek prawych na 8 oczkach i w tym momencie biorę schemat. Schemat czytamy następująco. Jest schemat A, czyli to jest to rozpoczęcie chusty. Tutaj mamy schemat A. Następnie mamy schemat B. Schematem B pracujemy przez całą chustę, powtarzając sobie to dowolną ilość razy, tyle na ile chcemy, żeby... Ktoś chce mieć większą chustę, musi mieć więcej włóczki oczywiście wtedy. Jeżeli ktoś chce mieć mniejszą chustę, to mniej razy. Powtarzamy schemat B, a zakończenie chusty to jest schemat C. No i wracamy do naszego początku. Tutaj są po lewej stronie są podane rzędy. I tutaj mamy w rzędzie trzecim, to jest nasza pliska, która u nas się składa z trzech oczek. Kratka taka zabarwiona na szaro to jest marker, więc ja robię tak, jak mi tutaj podpowiada schemat, tylko przesunę tutaj, żeby też było widać robótkę. Ja wiem, że moja plisa ma być na trzy oczka, więc robię trzy oczka. Zgodnie z tym, co mam na markerki sobie przesuwam. Oj, upadł mi jeden markerek, to nic. Tutaj każą użyć dużo markerów, po cztery markery w jednym rzędzie. Ja nie użyję wszystkich, ponieważ ja nie lubię zbyt, jak jest za dużo gadżetów na drutach. Więc mamy tak, trzy oczka plisy, marker, mamy już marker, narzut, tutaj znów powinien być marker, dobrze, włożę go, o proszę,
I po tym markerze mamy dwa oczka prawe, które zrobią nam kręgosłup chusty. A następnie znowu marker, prawda? Widzimy, że tutaj trzeba marker włożyć. Narzut. Tutaj znów marker, który właśnie mi upadł na podłogę, ale to nic, się tym nie przejmujemy, bo ja i tak bym go tutaj w nadmiarze nie wkładała. To jest nasz trzeci rząd schematu. Trzeci rząd schematu i teraz przechodzimy do rzędu powrotnego. Ja nazywam to rzędem powrotnym. Plisa to są zawsze oczka prawe, więc przerabiam sobie oczka na prawo, narzut oczko na lewo. Markerek przekładam. Tu mamy kręgosłup chusty, czyli to są zawsze jersey prawy po prostu. Markerek, narzut, oczywiście na lewo, markerek i trzy oczka na prawo jako nasza pliska chusty. Przechodzimy do rzędu następnego. Jest to rząd piąty. I znowu pliska, czyli trzy oczka prawe. Marker przekładamy. W chuście trójkątnej zazwyczaj w jednym rzędzie, tym prawym rzędzie, dokładamy cztery oczka. I teraz tak, narzut, prawe, narzut, marker, kręgosłup chusty, marker, narzut, prawe, narzut. Powiem Wam, że w dzierganiu chusty w formie trójkąta bardzo fajny jest zazwyczaj początek, ponieważ szybko nam przybywa robótki, ilość rzędów ubywa i to takie jest budujące, ale później pod koniec chusty, gdy tych oczek jest całe mnóstwo, nawet już nie wiem ile, to jest straszna rzecz, to potem na przykład jeden rząd, przerobienie jednego rzęda zajmuje 15 minut. Mamy tak. I to oczywiście tak jak rząd powrotny, narzuty na lewo, markery przekładamy, pliska, oczka prawe, czyli tak zwany francuzik. I tym sposobem powstał mi rząd piąty. Przechodzę do rzędu siódmego. Pliska, trzy oczka, marker, narzut. I tutaj mamy w rzędzie, mamy trzy oczka prawe. Zerknijcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Narzut, marker, kręgosłup chusty. To jest tak, marker, narzut i tu mamy trzy oczka prawe. Jak zaczyna być widać, w którym miejscu dokładam oczka, to ja zaraz wyjmę ten początkowy marker, bo on tak, to już widać jest we wzorze, gdzie dokładamy. Rząd powrotny, czyli francuzik na początku, narzuty na lewo, jersey prawy na tyle robótki, to są oczka lewe. Mamy tutaj narzut, ja już to wyjmę, już jak widać to mi przeszkadza. I tutaj mamy tak, wyjmę i przerabiamy. To co mam na drutach, ta włóczka, to też jest balans w kolorze niebieskim. Z całego morza włóczek, jakie mamy w swojej ofercie, ja właśnie wybrałam włóczkę balans, ponieważ miałam ochotę zrobić z niej jakąś dzianinę i właśnie, a chusta jest idealny, to jest idealny materiał na chustę. I teraz mamy rząd dziewiąty, zobaczcie. W rzędzie dziewiątym zaczyna się coś dziać. Robi się taką dziureczkę, no oczywiście jest to narzut i zbieramy oczka. I zgodnie z symbolem, takie zebranie to są dwa oczka razem na prawo. No to idziemy zrobić sobie taki narzucik. Trzy oczka prawe. Jeden narzut i widzimy, że tu musimy zrobić dwa prawe. Dwa prawe, narzut i dwa oczka razem na prawo. Jedno oczko prawe, narzut i kręgosłup chusty. I tu musimy zrobić jak w lustrzanym odbiciu, czyli mamy tak, narzut, jedno prawe i tu mamy w drugą stronę te dwa patyczki, a w drugą stronę to jest jedno przeciągnięcie. Czyli robimy tak, jedno oczko zdjąć, jedno na prawo, przeciągamy sobie. To jest tak jak dwa oczka razem na prawo, tylko nóżka się kładzie w inną stronę, tak to bym nazwała. No i mamy narzut, czyli to zgodnie ze schematem. Dalej. I to był nasz rząd dziewiąty.
Proszę. I teraz oczywiście rząd powrotny, czyli wracamy, tak jak czasami się używa takich słów, jak oczka schodzą z drutów. To znaczy tyle, że lewe na lewo, prawe na prawo, poza Francuzem, który tutaj robi nam pliskę. Widać, prawda? Markery już są zbyteczne, bo to już widać wzorek, więc żeby nie tracić czasu na przekładanie markerów, to ja je po prostu zdjęłam z drutów, no nie przeszkadzają. No i rzędy powrotne dziergam szybko, żeby niepotrzebnie nie przedłużać, bo to wiadomo, im dłuższy film, tym nudniej się robi pod koniec. Słuchajcie, mamy rząd 11, czyli rząd, kiedy mamy tutaj dużo oczek prawych. Ile ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tak, wzór jest bardzo łatwo zapamiętywalny. Narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, prawda? Siedem. Narzut. Ja już na te kratki nie patrzę, bo ja markery powyjmowałam, te szare takie kratki. Markery są wyjęte. I teraz tak, mamy narzut, dwa prawe, narzut i wiem, że ma być znów siedem prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Narzut i trzy oczka prawe. Ja tak chcę tutaj z Wami zrobić część tego schematu A, tego pierwszego schematu, no bo on jest kluczowy. Rząd powrotny, więc ja na szybcika lecę z tymi oczkami. Narzuty na lewo, jak schodzą z drutów, poza Francuzikiem. A kręgosłup chusty tutaj jest na dwa oczka, co według mnie bardzo fajnie robi chuście, bo czasami jak kręgosłup jest na jedno oczko, ja to nazywam kręgosłupem chusty, to oczko... Dobrze jest na przykład przerabiać jako oczko prawe przekręcone i wtedy jest bardziej masywne i bardziej trzyma wzór. O, mamy tak. I teraz mamy rząd 13 tutaj. I musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest to nasza najszersza część tego rąbu. Trzy oczka prawe, narzut. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7, 8, 9, narzut, kręgosłup chusty, narzut, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, narzut, 3 oczka prawe. O proszę, już się tutaj zaczyna coś dziać, prawda? Widać. Jeszcze ze dwa rzędy Wam pokażę. Tutaj jak zacznie się zmniejszać nasz rąb. Mamy tak. Tutaj lecimy dalej. Rząd powrotny. To ja tylko mówię i szybko dziergam, żeby Was nie zanudzić tym dzierganiem. Dziergam na drutach Nowel, że żyłka ma 60 cm. Dobrze jest na przykład rozpoczynać, bo często na przykład zdarzają się pytania, na jakiej żyłce kupić druty, żeby dziergać chusty. Ja wolę mieć żyłkę za małą niż za długą. Za krótką wolę mieć niż za długą. Z tego względu, że na przykład gdybym teraz miała żyłkę o centymetrach 120 cm, to byłaby dwa razy dłuższa i gorzej by się dziergało. Dlatego to jest 60 cm. I teraz mamy ten rząd, w którym zaczynamy zmniejszać. Czyli to jest ten rząd, a tu widzimy go. No więc przechodzę do tego rzędu. Do rzędu. Trzy prawe, narzut. Jedno prawe. I teraz tak, teraz robię narzut. Teraz robię jedno przeciągnięcie, zgodnie ze schematem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj mamy, widzimy, że to są dwa oczka prawe razem. Tak. Narzut. Jedno prawe. I narzut. I kręgosłup chusty. I teraz robimy takie samo coś. Taki sam układ, tylko po drugiej stronie. Więc mamy tak. Narzut. Jedno prawe. Narzut. Przeciągnięcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dwa oczka razem na prawo, prawe,
przepraszam, narzut, prawe i narzut. Ideą mojego w ogóle wystąpienia tutaj przed Wami dziś jest to, by osoba, której się bardzo podobają chusty, nigdy ich nie ciergała i boi się, czy podoła. I chcę właśnie poprzez ten film powiedzieć, że chustę każdy, kto operuje drutami w zakresie oczek prawych, lewych i narzutów, jest w stanie sobie zrobić. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że chusta często podczas dziergania nie wygląda. No bo nie wygląda, naprawdę. Jest taki zwłok na drutach. To tak widać, jak chusta ma na przykład 300 oczek, 400 oczek na dole. To taki zwłok. Ona swoją urodę pokazuje dopiero wtedy, gdy ją wypierzemy i ułożymy. Rząd powrotny, to rozumiecie, spieszę się, więc tylko mówię i macham drutami. To jest rząd, kiedy się zaczyna zamykać. No tutaj mamy Francuzik. Francuzik, wiadomo, wszystkie rzędy oczka prawe. Tu jest następny rząd, w którym zamykamy nasz... Jeszcze jeden rząd zrobię i już tylko powiem dalej, jak postępować. W tym rzędzie mamy tak. Narzut, trzy oczka prawe. Narzut, jedno przeciągnięcie. Ja po prostu odczytuję te rzeczy na schemacie. Po przeciągnięciu mamy raz, dwa, trzy. Mamy trzy oczka prawe. Dwa oczka razem na prawo. Narzut. Po narzucie mamy trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy. A następnie mamy znowu narzut. Mamy kręgosłup chusty. Mamy znowu narzut. Raz. To już widać, co dalej robić. Narzut. Już nam się pięknie zamyka ten kształt, nadaje się piękne. Trzy oczka prawe, dwa oczka razem na prawo. Narzut, trzy oczka prawe. Narzut. O. I ja teraz Wam pokażę. Odłożę schemat i pokażę, co tutaj uplotłam przez tą chwilę, kiedy do Was mówiłam. Zobaczcie, tu jest moja nitka robocza, która później zostanie schowana. O. Czy widzicie właśnie, jak tutaj ten schemat A nabiera kształtu w takim pięknym, bławatkowym kolorze. Niebieski haberek, piękny kolor. I właśnie to jest schemat A, nie cały, ale dalej postępujemy dokładnie zgodnie z tym, co tutaj było podane. Ja skończyłam na tym rzędzie, o na tym. Następnym wykonujemy to, co jest napisane symbolami. To też osoby początkujące uczy czytać schematy. To jest bardzo przydatna umiejętność w całej przygodzie dziewiarskiej. I tutaj pojawia się nowy symbol na końcu, w rzędzie 21. I on mówi o tym, że jedno oczko zdejmujemy, następne dwa przerabiamy razem na prawo i przeciągamy przez oczko zdjęte. Czyli zamykamy w sumie z trzech oczek, robimy jedno oczko. A tutaj w tym rzędzie takim, gdzie jest napisane dziergaj do markera, wykonujemy tylko i wyłącznie oczka prawe. Oto, dziergaj do markera. Prawda? To widać. Następnie, gdy kończymy schemat A, przechodzimy do schematu B. I w schemacie B, schemat B wykonujemy dowolną ilość razy, taką jaka nam pasuje. I powtarzamy to, co jest takie pogrubioną, kontur ma pogrubiony, to jest dokładnie powtarzaj z legendy. Czyli to, co jest pogrubione, powtarzamy tyle razy, ile mamy oczek. I to dziergamy dowolną ilość razy, a następnie przechodzimy do schematu C. Po wykonaniu schematu C wykonujemy jeszcze dwa rzędy oczek prawych i zakończamy robótkę. To jest mój przepis na chustę Rossa. Jeszcze raz Wam pokażę tutaj zbliżenia i ile razy ja wykonałam, ile mam tych rąbów. Więc mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Mam 13 rąbów, tych malutkich, i po tych 13 rąbach przystąpiłam do schematu C. Tak wygląda chusta. Chusta jest lejąca,
zerknijcie, chusta jest lejąca. Ten panel ażurowy na dole nadaje jej właśnie takiego fajnego wykończenia z tymi dziurkami, nawiązującego do tych dziurek, które występują w rąbach. O, to jest sam czubek. A to, żeby powstały później takie ponaciągane fragmenciki, to jest to, że mokrą chustę naciągamy i przypinamy szpilkami. Kto chętny, niech przystąpi do dziergania chusty. Udostępniamy właśnie Wam tym moją obecnością tutaj ten wzór. Mam nadzieję, że z tego jak w krótkiej chwili powstał ten fragmencik robótki, zachęci osoby, które wątpią, czy podołają w wykonaniu chusty. Na pewno podołacie. Schematy na naszej stronie i no, dziergajcie, po prostu dziergajcie. Do zobaczenia, do następnego razu.